tam taram tam 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 taram tam 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 taram tam ram tam tam. O, a tu zobaczcie, po wichurach nocnych, jakie action tu się działo. Czwarta rano, już na nogach, wszyscy postawieni. Zobaczcie, cały dach zerwany, no cały może nie, ale naprawdę, konkretnie to tu powypadało wszystko. Kurde, aż srak tu podchodzi, że coś jeszcze na ten łeb nie spadło, ale wiatr się trochę uspokoił. Tu widać samochód, niestety, ubezpieczenie będzie musiało pokryć koszty tej szkody. No, grubo. No i taka sytuacja, ale powiem, jeszcze dosyć mocno zawiewa, nie jest tu już aż taki mocny wiatr. Jedziemy kopać, także nie będzie chyba tragedii, jedziemy chyba na jakieś pole. Do lasu raczej w takiej pogodzie to trochę strach. Strach wejść w ogóle, ale zobaczymy co będzie. Oczywiście witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Zaczynamy od takich małych tutaj, kurde, zawieruch. Naprawdę w nocy konkretna wichura tu się przeciągnęła. Jak widzieliście, dach spadł. No ale niestety, tak to bywa. No, także nie będę Was tutaj przeciągał. Opowiadał, każdy tak widział, zrzucony. Oczywiście zachęcam cały czas nowych widzów do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się już na miejscówce. Miłego oglądanka. Teraz już Was witam oficjalnie z terenu. Lasek, jak widać, wiatr się trochę uspokoił, ale trzeba uważać, żeby to coś tu na głowę nie spadło. Ale słuchajcie, jest pierwsza krągłość. Pierwsza krągłość dzisiejszego dnia. Na szumu oczywiście, przepraszam wszelakie, kurde. Mamy, słuchajcie. Co mi nam tu wlatuje? Już widzę. Jakiś Pereliusz. Pereliusz. A gdzie ty żeś tu teraz spadł, królu? Gdzie ty żeś tu teraz spadł z tymi moimi dziurawymi łapkami? Mamy cię. Mamy cię. 1949, 5 groszy. Także pozdrawiamy roczniki 49, a że akurat wiem. 49, kogo my tu pozdrowimy? Antoniego Pietkiewicza. Antoni, serdeczne pozdrowionka. 1949, także. Pada pierwsza moneta, 5 groszy, powojenne, no i elegancko. Ten fancik tu wpada, a co tu może wpaść, kurde. Łuska mauzerowa, łuska mauzerowa wlatuje. Nie ma na razie za bardzo, no jeden PRL już. PRL-ek 49 wpada łyżka od mauzera. No i elegancko, kolejny jakiś tutaj fancik, lepsiejszy. O kurde, hula ten wiatr. Hula i to zdrowo hula, trzeba naprawdę uważać, patrzeć się do góry, słuchajcie, wlatuje kolejna moneta. Ja już widzę, raczej nic starego to nie będzie. Współczesne 2 grosze. Współczesne 2 grosze, nie jeden grosik, a to taki grosik bardziej na szczęście. No, także szczęście w szczęściu, trzeba to pomóc. Wlatuje 1 grosz. Współczesny, jakiś tutaj rocznik mamy. 2000, o, kurde, nie widzę dobrze. Oczywiście możemy od razu kogoś tu pozdrowić. 2008 rok, także pozdrawiamy. 2008 rok. No i wpada kolejna moneta. No kurde, Wam powiem. Ciekawe miejsce. Kolejna moneta. Jakaś zielonka wchodzi. Jakaś zielonka. Ale zajechaniec. Ale już widzę co to. Pruska trójka. Obklejona wszędzie wzdłuż, ale jest to 3 faningi pruskie. Widzę z tyłu się, jak widać tutaj, to godło pruskie się uwidacznia. No. No bo oczywiście doczyszczę, może mi się uda jakieś lepsze zdjęcie zrobić, to Wam wrzucę, zresztą zawsze te zdjęcia wrzucam, nawet przy tym sprzęcie jest lepszy sprzęt, jak widać, fajnie te monety widać, ale i tak Wam będę wrzucał. Wlatuje pruska, trójeczka, szaj de munce, taki zajazd, no ale mówię, nie wymagajmy cudów, chociaż w lesie powinna generalnie się w lepszym stanie utrzymać, ale i tak jest dobrze, kolejna krągłość. Nie jest. Widziałem, masz tu ten. Tu masz, zobacz. Widzisz? O kurde. Ten kawałek gdzie jest, co ja tutaj leży. No widziałem, tu on leży. Gdzie ty go rzuci? Ja nie wiem, to no, już tak. Za dużo emocji. Gdzie on tu wyszedł? Kurde, jak może. Dobra, to za chwilę. Tak jak to wygląda, to się tu zawija na bok. I ja pistole. Może być, nie? Będzie, nie? O kurde. Ale
Hełm jak byk. Hełm jak byk. Hełm jak byk. To jest ten opierunek. Opierunek. No. Kurde, wygląda to... No dawaj, a już emocje opadły, kurde. A, mamy to! Jest, ale ty, ale to wiadro jest, kurde. Rączka, masakra, ale farba kurde. Zielona. Ja pierdolę, no dobra, no. Weź to wyciągnij na wy, zobaczymy chociaż co to jest. Ty, no może być w środku jakiś depozyt, kurde. Ja pito. Ale mamy to, mamy, kurde, tyle walki, pół godziny ja z tym walczę tu. No dobra, to i tak tam w środku nic nie ma. Mamy to. No ja pierdzielę. Co to jest? Topek. Masakra, topek. Co? Zobaczymy może. Coś nie, no co tam będzie w środku, tam nic w środku nie ma. Beczka bez dna, kurwa. Beczka bez dna. Jeździ u ciebie i znowu akcja, nie? Jo. Ale kurde, no, no trzeba tam coś wykopać. No nie? Pewnie, że ja. Musisz to wykopać. Są emocje i tyle. Gitara. Dobra. O, ten pan tam wykopał przed chwilą. Naprawdę, jak on to mówi, grubą petardę. Ja już to widziałem, oczywiście petarda, to u niego. To u tego pana zobaczycie już na kanale, na filmiku. A ja mam, słuchajcie, kolejna łódka. No tych łusek to jest tyle. Adi wykopał naprawdę też fajną rzecz związaną z tymi latami, tu z tymi mauzerówkami. Kolejna tutaj, ładnie tu wychodzą, 1925 rok P. Mówię, nie znam się kompletnie na łuskach, no ale tu naprawdę to czwarta czy piąta łuska już wykopana. Nie ma co tu na bardzo nagrywać, chociaż łuskę zobaczycie, kolejna mauzerówa. A mam monetkę przy tamizie kaszubskiej, jak to Adi mówi. A to chyba będzie PRL już, tak mi się wydaje. Tak jest, kolejny PRL-ek, 20 zł tym razem wpada. 20 zł, rocznik 1989, także pozdrawiamy wszystkie 89 roczniki. Zostaliście pozdrowieni. Tu mówię, mam możliwość pozdrowić. U mnie niestety takie monety nie wychodzą, są naprawdę rzadkością. A tu jak widać perelki sypią. No, także 1989, 20 zł. Sypię perelem. Ach, kolejna moneta. Jak to było stykać, to teraz będzie u mnie na filmie słychać. Co? Będzie u mnie na filmie słychać teraz. No, bo akurat nagrywam. Dobra, śmiechy śmiechami, 10 zł wpada, było 20. To teraz mamy dychę perelowską, który to rok 1980, także pozdrawiamy roczniki. 80, niech są pozdrowione. No i kolejna moneta. Mali tymi perelami. Jeden tutaj taka trójka zajechana. Trochę łusek. No i tutaj była akcja depozytu. No na razie niestety. Wygląda jak wygląda. Wiecznie. O, i za wszystkie szuby. Przepraszam. Kolejne znalezisko. Pierwszy taki moment. Mówię, kurde, naparstek. Nie, to nie jest naparstek. Coś od czegoś. Coś od czegoś. No ale jest tutaj. Fajny sygnał dawało. No bo jak to nie miało dawać fajnego sygnału. Mówię, pierwszy moment, mówię, kurde, naparstek będzie, ale nie, nie jest to naparstek. Coś od czegoś. Kolejne jakieś tutaj znalezisko leśne. O, Deus wywąchał kolejną monetę. Chyba będzie perelek. Perelek, albo jeszcze jakaś współcześniejsza. Nie. Perelek, 10 groszy, już widzę po wielkości. Tak jest. Dawać ją tu w kolano, no nad perelami, to my się tutaj w ogóle nie będziemy rozczulać, bo nie ma nad czym. Oczywiście rocznik sprawdzimy, pozdrowimy, 1972, także pozdrawiamy wszystkie 72. No i elegancko, kolejna moneta. Nie ma jakiś tutaj jakiegoś szału, na kolana dzisiaj nie rzuca, no ale chwilę emocji było z wykopaniem tego tam, co widzieliście na filmie, Geogara kolejny. Ale mówię, takie coś trzeba kopnąć, przynajmniej człowiek ma czyste sumienie, wie co to było. No, a tu kolejna moneta, 10 groszy, PRL. Kolejna moneta została wywąchana. Wygląda fajnie. Kolejny pewnie perelek. Kolejny perelek. Już patrzymy, co to tu jest za cudo. O, moneta. Moneta, kurde, weimarska. 10 pfenigów Republiki Weimarskiej. No tego tu bym się nie spodziewał, ale też są spotykane. Tutaj także jakaś moneta z moich terenów. I fajnie, i milutko. W ładnym stanie dawać ją tu w kolano. Kurde ci, dzień na kolanowy. Tak jest. 10 pfenigów Republiki
Weimarskiej 1924. Piękna moneta, w ładnym stanie zachowana. Jeszcze nawet chyba Mennica idzie odczytać. Mennica J. Także kolejna monetka. Trochę już tego wpadło. Trochę PRL-i, tu mówię jakiś pruski fenol, jeden, trójeczka najprawdopodobniej. No elegancko. Fajnie, fajnie. No tak, ładnie. Ładnie, nie? Pięknie no. To wygląda. A dobrze mi się przypomniało, bo tu Andrzej i Emi jeszcze dla ciebie zostawili. No ostatnim razem nie Emilka, wziąłeś. Andrzej, dziękuję. No proszę. Zapomniałem ostatnio, no. Świętach byłem. Także dziękuję ślicznie. I czas się żegnać z wami, jo, z Adi. Wystarczy. Fajno starczy, było, pokopane. Styka. Zdzisławy były, jak to się było mówi. Było zajebiście. Było no. Zajebiście. No, także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Nara! Hejo!